Subskrypcja aktywowana, moda po zmroku. Subskrypcja anulowana, kwartalnik badań biotechnologicznych. Ciekawe, co się nie spodobało jej w tym kwartalniku. Zakup wid książki. Mężczyźni są z Omegi, kobiety są z Ilium. Korespondencja osobista 1 od iPartner Connections. Panno Lawson. Nazwa użytkownika Stróż Prawa SR2. Po zapoznaniu się z pani wnioskiem o przyjęcie do grupy iPartner mamy przyjemność zaprosić panią do ekskluzywnego diamentowego kręgu, w którym spotyka się sama śmietanka. iPartner to zaszczyt, ma zaszczyt przedstawić korzyści przysługujące wyłącznie członkom diamentowego kręgu. Dostęp do konta bez ograniczeń, nieograniczone wyszukiwania członków w 23 układach, możliwość obejrzenia potencjalnych partnerów w widoku 360 stopni, gwarantowana prezentacja pani profilu w ramach pierwszego wyboru. Czy to jest jakiś profil randkowy? Pytania? Proszę skontaktować się ze swoim osobistym przedstawicielem iPartner. Witamy. iPartner Connection. Znajdujemy pary dla wymagających. iPartner zastrzega sobie prawo do cenzurowania nieprzyzwoitych zgłoszeń. No dobra. Druga korespondencja osobista. Tak, fajnie, że możemy każdemu wejść w życie prywatne teraz. Międzyprzekaźnikowa rozmowa tekstowa. Lokalizacja Ilium. Do Stróż Prawa SR2. Aha. To jest... Ten Stróż Prawa to chyba jest jakiś pseudonim właśnie Mirandy, jeśli dobrze rozumiem. Od facet doskonały 01. Cześć, jesteś nowa w iPartnerze? Tak. To może opowiedz mi o sobie. Czym się zajmujesz? Nie mogę o tym rozmawiać. To jakieś ściśle tajne szpiegowskie sprawy? Brzmi groźnie, he. Tak. Dobra, może coś o sobie. Co robisz, żeby się rozerwać? Słuchaj, nie chcę się z tobą poznawać. Prześlij wymagane wyniki badań lekarskich. Jasne, przesyłanie. 4 lata temu miałeś lekki przypadek Abraxas Shintonialis. Nie wiem, co to jest. No, ale lekarze rozłączono. Dziękujemy za połączenie się z iPartner Connections. Okej. Okay. Międzyprzekaźnikowa rozmowa tekstowa, lokalizacja Omega. Od prawdziwy dżentelmen. Ach, moja miłość jest jak najczerwieńsza z róż, która wyrosła... Rozłączono. Tak, to się Mirandzie nie podobało. Cytadela Dolny Okrąg. Od gruba ryba LLCJ. Hej kotku, przyślesz mi focie, zabawmy... Rozłączono. I znowu z Omegi, bez gierek 411, przesyłanie, badania, wyglądają dobrze, tak. Apartamentowiec D numer 221, 21.30, powinienem coś, rozłączono. No dobra, Miranda jest bardzo wybredna. Urywek rozmowy, nazwa użytkownika Oriana Lawson, nazwa użytkownika MLOS, czyli to już jest jakiś inny portal, bo Miranda inaczej się nazywa. Logowanie. Oriana, cześć, to ty? Tak, nie przejmuj się, dopilnowałem, żeby wszystko było zabezpieczone. Zabezpieczone, jasne, tak, słusznie. Jak ci idzie aklimatyzacja? Dobrze, dom jest ogromny, wydaje się taki wielki jak na mnie. A jak nauka? Świetnie, ciągle nie lubię teorii genetycznej, ale chcę wszystko zrozumieć, co nie? Fiza i matma to pestka. Miranda. Twoja ocena z historii Ziemi w końcówce XX wieku jest poniżej odchylenia standardowego. Mam ci znaleźć korepetytora? Oriana. Z historii? Nie, nie trzeba, po prostu mnie to nie interesuje. Ori... Co? No dobra, jest jeszcze pewien chłopak, Danner. Danner Gosima? Tak, skąd wiesz? Nieważne, jego rodzina posiada sieć restauracji na Cytadeli. Ma dobre wyniki w nauce. Interesuje się sportem. Złamał nogę, jak miał 14 lat.
Oriana. No tak. Na zajęciach zawsze zadaję pytania. Nawet nie wie, że istnieje. Rozumiem. Jak, no wiesz, zwrócić jego uwagę? Zwrócić jego uwagę? Mogę ci w tym pomóc. Proszę. Miranda. Tak, chłopcy, musisz pamiętać, żeby zawsze być uczciwą wobec siebie. Wiem, że to brzmi jak głupia rada, ale jeśli nie interesuje się taką osobą, jaką jesteś naprawdę, to w ogóle się nie zainteresuje. Musisz uwierzyć, że kiedy sytuacja będzie odpowiednia, zauważy cię i doceni zarówno twój wygląd, jak i wnętrze. Nie możesz przekształcić się w kogoś, kim nie jesteś. Oriana, bo nigdy się nie dowiesz, czy ten wyjątkowy ktoś zakochał się w tobie, czy w kłamstwie. Miranda, Ori, ja nie... Oriana, przeklejasz poradę z rubryki napisz do Diny sprzed 2 tygodni. My to mamy ekstra, siostrzyczko. Boże. Nie chciałem cię wkurzyć, tylko... Wiem, siostra, wiem. Przepraszam, po prostu wkurza mnie to wszystko, że jestem tutaj, a ty sobie latasz i ratujesz świat, czy coś tam. Wkurza mnie to. Nie ma sensu ratować świata, jeśli nie mogę nawet porozmawiać z siostrą. Przykro mi, naprawdę. Opowiedz mi o tym chłopaku. Oriana, w porządku, jest inny. Miranda, już mi działa na nerwy. Randa, co to za skrót imienia, dziwny. Miranda, jestem twoją starszą siostrą, oni wszyscy mi będą działać na nerwy, pogódź się z tym. Tu jest napisane, że ma niebieskie oczy, bardziej błękitne czy stalowo-niebieskie. Podsumowanie transmisji zakończone. I jeszcze jakaś korespondencja medyczna. Centrum Medyczne Ilium wysłało. Dział opieki prenatalnej. Odpowiedź. Wyniki testu pacjent 1266AD1. Pan Noloson. W związku z pani prośbą o poszanowanie prywatności niniejsza wiadomość zostanie usunięta z naszej bazy danych po potwierdzeniu bezpiecznego wysłania. Nie możemy stwierdzić z całą pewnością, że przyczyną łagodnego nowotworu jest nieregularność pani konstrukcji genetycznej, ale możemy potwierdzić, że postępujące uszkodzenia uniemożliwiają pani poczęcie dziecka. O ja, tego to nawet nie wiedziałem. Według danych Instytutu Badań Gatunkowych IBG około 12% ludzkich kobiet w wieku 18 do 54 lat ma kłopoty z zajściem w ciąży lub jej donoszeniem. Istnieje wiele grup wsparcia, w których może pani porozmawiać o swojej sytuacji, a gdyby rozważała pani adopcję, dostępne są różne możliwości. Jeśli potrzebuje pani kolejnych konsultacji, proszę skontaktować się z naszym specjalistą do spraw łączności. Z poważaniem dr Banner Greenway, dyrektor medyczny działu Centrum Medyczne Ilium. Biedna Miranda. To tyle na jej temat. Dalej mamy Mordina. Profesor poprzednio związany z salariańskim oddziałem do zadań specjalnych. Imponujące kwalifikacje. Modyfikacje genofagium podniosły setek martwych urodzeń Krogan do poziomu 99,9%. Obecny udział w grupie, którą dowodzi Shepard, oczywistą próbą zadośćuczynienia za winy. O Mordinie mało mamy. Raport z misji OZS. Projekt Karczunek. Zrzut 16. Centrum handlowe klanu Werloków. Tuczanka. 21.19. Oddział pozoracyjny nawiązuje kontakt z turiańskim patrolowcem Indomitable. Potem Indomitable porzuca pozycję w krogańskiej strefie zdemilitaryzowanej, żeby udzielić wsparcia. Dalej, statek OZS Weszok 16 przenika przez lukę w polu pokrycia czujników. Dalej, lądowanie. Komandor Kirahi po raz ostatni przegląda parametry zrzutu. Znamy go. Dalej, specjalista Solus sugeruje zmianę planów. Otrzymuje odpowiedź, że plany nie ulegną zmianie bez zmiany parametrów, na co reaguje z sugestią, że komandor Kirahi ma ciało obce wetknięte w kloakę. Okej. Okay. Dalej. Agent Rentola wykrywa zbliżających się zwiadowców Werloków. No, Rentole też poznaliśmy na firmirze.
Zwiadowcy zneutralizowani. Rentola odniósł drobne obrażenia. Specjalista Solus opatruje jego rany, a następnie pyta, czy brak lądowania bez wykrycia nie stanowi zmiany parametrów. Komandor Kirahi stwierdza, że operacja może postępować zgodnie z planem. Specjalista Solus sugeruje, że ciało obce jest jednak wetknięte do czaszki komandora Kirahi. Okej. Oddział opuszcza Weszok 16 i zmierza do głównego punktu zrzutu, centrum rolniczego Werloków. Oddział dociera do centrum rolniczego i rozdziela się. Oddział pozoracyjny pod dowództwem komandora Rentoli ma odciągnąć z obszaru zwiadowców Werloków. Dalej, oddział główny dezaktywuje panele słoneczne. Robotnicy Werloków opuszczają centrum rolnicze, żeby naprawić panele słoneczne. Dalej, oddział główny wchodzi do centrum rolniczego. Specjalista Solus przeprowadza badanie wody i gleby, żeby dopilnować właściwego rozproszenia substancji. Wspomaga go specjalista Mejlon. Kolejna znana postać. 23.12, 23.12. Oddział pozoracyjny przerywa ciszę radiową, informując oddział główny o powrocie grupy Werloków. Specjalista Solus pyta, czy to oznacza zmianę parametrów. Komandor Kirahi sugeruje w odpowiedzi, że specjalista Solus to chodząca kloaka i podkreśla, jak ważne jest utrzymanie pozycji. Okej. Okay. Werlokowie docierają do centrum rolniczego. Wywiązuje się walka na krótkim dystansie. Giną agenci Jirin i Chorel. Specjalista Mejlon oraz agenci Hishao i Shenok odnoszą poważne obrażenia. Cały oddział Werloków zostaje zabity. Ostatni z członków oddziału nie zdołał aktywować alarmu, bo specjalista Solus dźgnął go widłami w oko, odnosząc przy tym obrażenia twarzy i rogu czaszkowego. O, ciekawe, to chyba właśnie tutaj stracił ten swoją antenkę taką, jeśli dobrze rozumiem. Oddział pozoracyjny przybywa, żeby zapewnić wsparcie. Komandor Kirahi stwierdza zmianę parametrów misji i sugeruje, żeby Rentola zabrał rannych na pokład statku, podczas gdy Kirahi i reszta oddziału podejmą próbę dotarcia do drugorzędnego celu misji. Kirahi sugeruje, że Solus to wyjątkowo twarde i odporna kloaka. Specjalista Mejlon jest bardzo poruszony odkryciem, że załoga centrum rolniczego składała się wyłącznie z kroganek, włącznie z zabitymi podczas walk strażniczkami. Specjalista Solus uspokaja kolegę, podając mu środek farmakologiczny. Specjalista Mejlon powraca na statek z rannymi członkami oddziału. Aktywna część oddziału kończy zacieranie śladów oraz ukrywanie zwłok i rusza do drugorzędnego punktu zrzutu szpitala Werloków. Aktywna część oddziału przenika niezauważona do szpitala. Specjalista Solus wyrokuje, że skład chemiczny gleby oraz wody odpowiada parametrom misji. Ładunek zostaje uwolniony do wody i żywności. Godzinę później aktywna część oddziału powraca na statek. Specjalista Solus odmawia pomocy medycznej i stwierdza, że bardziej potrzebują jej Hishao, Shenok i Mejlon. Specjalista Mejlon składa formalny protest, twierdząc, że działania przeciwko krogankom naruszają parametry misji, której celem było utrzymanie aktualnego poziomu populacji bez negatywnego wpływu na kulturę tubylczą. Specjalista Solus prosi o usunięcie protestu z akt ze względu na rany odniesione przez Mejlona. Komandor Kirahi przychyla się do tej prośby. Mejlon otrzymuje kolejną dawkę środków uspokajających i pozostaje nieprzytomny do końca operacji. Protest został usunięty ze zgłoszonej ostatecznie wersji raportu. 1.40 statek OZS Weszok 16 startuje, opuszczając planetę przez tę samą lukę w polu pokrycia czujników. Misja ukończona. No to chyba to jest ta misja, o której Mordi nam opowiadał, jak modyfikowali to genofagium całe. Ale wiemy, że teraz... No Mejlon na pewno żałował tego. Mordi się też zaczął nad tym zastanawiać całkiem niedawno. Bibliografia. Opublikowane prace, tylko pierwszy autor. Modalności leczenia korzystające z nadmiarowych układów nerwowych.
to chyba książki jakieś albo rozprawy, które napisał Mordin. Wektory rozprzestrzenienia się w zagrożonych ekosystemach. Konsekwencja genetyczna, metody ponownego sekwencjonowania zapobiegające klonowaniu tkanki. Zakażenia międzygatunkowe i potencjał ksenoplagi. Modalności testowania warenów i pajdżaków. Choroba a stabilność populacji. Postępy indoktrynacji, a degradacja umysłowa. Ciekawe, utajnione OZS. W sensie o indoktrynacji żniwiarzy. Wektory biologiczne, a efekt społeczny. Też utajnione wszystkie następne. Manipulacja i modyfikacja wirusów drugiej fazy. Analiza potencjalnego zagrożenia. Turianie, ludzie, Asari i Batarianie. Ludzi badał nawet. Ciekawe. Role. Role? Czy to są role aktorskie Mordina? Piraci Spędzance. Teatr społeczności międzygatunkowej. Jako generał Stanley. Ajolante. Ten sam teatr jako Lord Kanclerz. Hamlet. Wersja międzygatunkowa. Teatr Francisa Kita. Jako Poloniusz. O, to jest ciekawe, bo ogólnie na Cytadeli można usłyszeć informację, że właśnie ten Hamlet jest wystawiany, ale w wielu rolach obsadzani są elkorzy. A tutaj jeszcze Mordin był też częścią tego spektaklu. Ciekawa sprawa. Naukowa zabawa jako on sam, gość. Naukowy okrągły stół, prawa pacjenta, jako on sam, gość. Fakty wiary, jako on sam, gość. No dobra, ciekawe rzeczy. Zapis z monitoringu. Klinika medyczna Omega. Pacjent. Nie mogę, nie mogę. Niezrozumiałe. Dr Mordin Solus. To już. Dr Daniel Abrams. O, ratowaliśmy go kiedyś, dawno, dawno temu. Niech to szlak. Mordin. Czas śmierci 22.17. Trzeba usunąć zwłoki i zdezynfekować obszar. Jakby dezynfekcja miała znaczenie. To ta sama plaga, ale nie ma powodu ryzykować dalszego zakażenia. Daniel. Jak możesz? Nie powinniśmy zrobić czegoś dla niego? Mordin. Z jakiej okazji? Według batariańskich wierzeń w życie pozagrobowe dusza opuszcza ciało przez oczy. Opieka nad zwłokami jest nieistotna z punktu widzenia norm kulturowych. Chyba że wrogowie usunęli oczy, pociąga nosem. Wielka zniewaga. Daniel, ale właśnie straciliśmy kolejnego pacjenta. Mordin, owszem, zbyt wielu pacjentów, zbyt mało czasu. Uratowanie wszystkich jest niemożliwością. Postradasz zmysły, jeśli spróbujesz. Trzeba ratować kogo się da i iść dalej. Jeśli się pospieszymy, uratujemy ich więcej. Daniel, nie powinniśmy tu siedzieć i czekać, aż chorzy przyjdą do nas. Powinniśmy wyjść z lekiem do nich. Mogę to zrobić. Mordin, nie, to bezcelowe. Już teraz mamy tu aż nadto pacjentów. Nie możemy ryzykować walki z worczami ani gangami. Lepiej ratować tych, którzy podejmą wysiłek przyjścia do nas. Asystent. Doktorze, na zewnątrz są błękitne słońca. Żądają, żeby wyszli wszyscy ludzie. Mordin, oczywiście, spodziewałem się tego. Przegrywają z worczami. Muszą okazać dominację. Porozmawiam z nimi. Danielu, usuń zwłoki. Idź po następnego pacjenta. Jest jeszcze kogo ratować. Odgłosy kroków. Solus wychodzi. Asystent, nie odda im nas, prawda? Nie odda im nas. Nie rozumiem. Aha. Że Mordin, czy odda tutaj ludzi. Daniel. Nie sądzę. Posłuchaj, kiedy wróci, powiedz mu, że zażyłem szczepionkę. Wyjdę w teren pomagać. Asystent, ale... Daniel, powiedz mu to. Odgłosy kroków. Abrams wychodzi. Asystent, nie możesz. Puszę. Odgłosy strzałów. Co się tam dzieje? Odgłosy kroków. Solus wraca. Mordin. Proszę wstać. Niebezpieczeństwo minęło. Błękitne słońce nie spodziewały się oporu. Niemądrze. Drugi raz nie popełnią tego błędu. Zresztą nie będą mieli szansy. Proszę wstać. Trzeba przyprowadzić kolejnego pacjenta. Chwileczkę. Brakuje środków medycznych. Zwłoki nie zostały usunięte. Gdzie jest Daniel? Asystent powiedział... Mordin. Poszedł do slumsów pomagać tym, którzy są zbyt chorzy, żeby tu przyjść.
Tak, Mordin pociąga nosem. Jego wybór. Oby przeżył. Teraz mu nie pomogę. Jestem zbyt zajęty. Proszę następnego pacjenta. No, to jest historia, która się pewnie rozegrała tuż przed tym, jak spotkaliśmy Mordina w jego klinice. Następna postać. Jacob Taylor. Były żołnierz przymierza. Wyszkolenie biotyczne. Pomimo rzetelnej służby, oczywiste jest, że w ekipie, którą dowodzi Shepard, znalazł się głównie ze względu na stabilizujące cechy osobowości. Co to znaczy? No nieważne. Plan ćwiczeń. Najnowszy plan ćwiczeń. Brzuszki 300. Boczne brzuszki 250 na każdą stronę. Przesiady z wyrzutem nóg 300. Unoszenie nóg 250. Unoszenie nóg z obciążeniem 125. Pół brzuszki 600. Najpopularniejsze rozrywki w trakcie ćwiczeń. Blasto, parząca meduza. O proszę, ciekawe. Tutaj też mamy nawiązanie. Można to usłyszeć też w wiadomościach, tam, które lecą, albo raczej jakichś reklamach. Chyba na Ilium, na Cytadeli może też. Blasto to jest film, czy raczej wid, tak to się tutaj mówi. O Hanarze, który jest widmem. Tak, to chyba jest komedia, nie wiem. W każdym razie hanarskie widmo to jest ciekawy pomysł. I właśnie on się nazywa Blasto. I widać, Jacob lubi oglądać go. Making of Blasto, parząca meduza. Żółte psisko, edycja zremasterowana na stulecie. Wyznania Asari 26. Ojacie, ale dużo części. Niebieska do szpiku kości. Okej. Okay. Ciekawe życie Jacoba? Nie bardzo. Korespondencja wojskowa. 19 lutego 2184. A, to jeszcze wtedy sobie spaliśmy. W bazie Cerberusa. Pan Jacob Taylor, wieża druga, okręg Bachiret, Cytadela. Szanowny panie, z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o pańskim odejściu z wojska przymierza. Pańska wieloletnia służba była wzorem dla żołnierzy piechoty morskiej. Był pan bezcennym skarbem wojsk przymierza, a pańskich kompetencji i lojalności będzie nam bardzo brakować. Z tego też powodu jestem gotów zaproponować panu awans do stopnia porucznika wraz z przysługującą podwyżką żołdu. Byłby pan mile widzianym uzupełnieniem mojej kompanii. Mam nadzieję, że zastanowi się pan należycie nad moją propozycją i czekam z niecierpliwością na pańską odpowiedź. Z poważaniem, pułkownik Hashim Banks, Siły Specjalne 1. Ziemskiej Dywizji Wojsko Przymierza. Aha, no dobra, to nie było zbyt ciekawe. Do Jacob Taylor od Ronald Taylor. O, to jest od jego ojca. Synu, jeśli to czytasz, mnie już nie ma. Z uwagi na niebezpieczeństwo nieodłącznie towarzyszące tym misjom, nierozsądnie byłoby nie zostawić takiego listu, więc wysyłam to, zanim oddalimy się za bardzo od ostatniego przekaźnika. Pamiętam wyraz twojej twarzy, kiedy wyjeżdżałem. Chciałeś poprosić, żebym nie wyjeżdżał, ale tego nie zrobiłeś. Wyrosłeś na rozsądnego młodego człowieka z silnym poczuciem obowiązku. Chciałbym móc przypisać sobie zasługę za to, ale ma to więcej wspólnego z tym, kim jesteś, niż z czymkolwiek, czego ja cię nauczyłem. Prawda jest taka, że za mało byłem przy tobie, a jeśli to czytasz, już nigdy nie będę miał szansy tego naprawić. Moja praca jest ważna, ale mężczyzna nie może ukrywać się za obowiązkami zawodowymi. To miała być moja ostatnia wyprawa. Wiem, łatwo mi to teraz mówić, ale pieniądze z tej ekspedycji pozwoliłyby mi na osiąść na stałe z tobą i twoją matką i żyć w ciszy i spokoju z dala od presji kosmosu. Przed moim wyjazdem mówiłeś coś o wstąpieniu do przymierza. Mam nadzieję, że w swojej drużynie znajdziesz to samo poczucie harmonii i koleżeństwa, które ja znalazłem na Gernsbacku. Kocham cię, synu, i jestem dumny z tego, jakim mężczyzną się stałeś. Żałuję, że nie mogłem ci tego powiedzieć ten ostatni raz. Kocham cię, tata.
No tutaj właśnie tego jeszcze nie wiemy od Jacoba w sumie, ale jego ojciec wiele lat temu właśnie wyruszył na tę misję, z której nie wrócił. Właśnie na tym statku, który się nazywa Guernsback, wyleciał po raz ostatni. No ale przechodzimy dalej do Chak, czyli obiekt zero. Nadzwyczajne moce biotyczne. Archiwalne nagrania walk wypadają korzystnie w porównaniu z oczekiwanymi wynikami ośrodka na Pragi. Łatwo nią manipulować dzięki upośledzeniu emocjonalnemu wynikającemu z bardzo złego traktowania i przetrzymywania w zamknięciu w dzieciństwie. Pragia to jest planeta, na której Jack się wychowywała właśnie w ośrodku. Rejestr ekstranetu. O, co Jack szukała w ekstranecie? Uwaga, obiekt zero unika korzystania z łącza ekstranetowego Normandii, lecz używa prywatnego połączenia przez OmniKlucz. Przeszukiwanie archiwów Newsnetu Cytadeli. Zapytania Cerberus, Cerberus i Pragia. Pragia, Teltin, Cerberus i Teltin, lekarze Cerberusa, Człowiek Iluzja, Miranda Lawson. O! Archiwa Newsnetu Cytadeli. Historia galaktyki. Ostatnia dekada. Rejestracja na forach Newsnetu Cytadeli. Nazwa użytkownika Jack6734. O, nawet hasło mamy jej podane. Materiał wideo z ataku getów na Eden Prime. Jak jest z tym Jack powiązana? Aha, chyba oglądała. Materiał wideo z ataku getów na Cytadelę. Kolejny materiał. Commander Shepard, inauguracja jako widmo. Zamknięty po 12 sekundach. O, nie chciała tego oglądać. Proszę bardzo. Materiał wideo z katastrofy pierwszej Normandii. Ujęcia z wewnątrz. Czemu takie rzeczy są w publicznym? Na publicznym. No, w ekstranecie. Materiał wideo dotyczący procedur korzystania z kapsuł ratunkowych statków Przymierza dwa razy. Mapa lokalizacji przekaźników masy. Zapisano lokalną kopię. Główne porty promów na planetach w przestrzeni Cytadeli. Zapisano lokalną kopię. Główne porty promu w układach Terminusa. Znowu zapisano. Ostrzeżenia dla podróżujących. Lista stref w przestrzeni Cytadeli objętych zakazem lotów. Ciekawe dane. Tutaj Jack pobierała ostatnio. Ban na forach Newsnetu Cytadeli. Nadmierne i powtarzające się przeklinanie, obraźliwe komentarze, podżegające komentarze, obchodzenie filtrów zabronionych treści. A proszę. Rejestracja w serwisie Galaktyczny Poker Mistrzowski 2100. Nazwa użytkownika też. Słaby masz nazwę użytkownika. Gra w serwisie Galaktyczny Poker Mistrzowski 2100 15 minut. Ban w serwisie Galaktyczny Poker Mistrzowski 2100. Sprzeczka z innymi graczami i moderatorami czatu. Patrz zapis audio jakiś tam. Użycie komercyjnego programu WI do usunięcia historii przeglądania ekstranetu. Wiadomość prywatna. Przechwycona transmisja wiadomości. O, pani Jacqueline Knott. Tak, nie wiem, czy to jest faktyczne jej nazwisko, ale może tak być. Dziękujemy pani za utwór przesłany do miesięcznika poezji galaktycznej. Wow. Jack jest poetką. Z żalem zawiadamiamy, że nie jesteśmy w stanie skorzystać z pani dzieła. Miesięcznik poezji galaktycznej ogólnie skupia się na wierszach miarowych. Radzimy też zapoznać się z naszymi wytycznymi przed ponownym przesłaniem swojej twórczości. Oho, mamy ten wiersz jej tutaj. Też załączony. Z poważaniem Megan Macaron, redaktor do spraw twórczości nadesłanej.